Na sesja pani skarbnik w tym gronie. Serdecznie witam pana mecenasa, państwa radnych, a szczególnie gorąco chciałbym powitać państwa sołtysów, zarówno tych, którzy swoją kadencję kończą, jak również bardzo serdecznie tych, którzy będą mieli okazję z nami współpracować przez kolejne 5 lat. Proszę państwa, przejdę do porządku obrad, odczytam go. Otwarcie sesji już nastąpiło. W punkcie drugim przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. Punkt czwarty jednostki pomocnicze gminy Jabłonna. Informacja dotycząca wyborów sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2018-2023. Punkt piąty rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie. I tutaj mamy 14 podpunktów. Podpunkt pierwszy. Zmiany uchwały budżetowej gminy Jabłonna. Podpunkt drugi. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Jabłonna. Podpunkt trzeci. Emisji obligacji gminy Jabłonna. Podpunkt czwarty. Pomocy rzeczowej dla województwa. Podpunkt piąty. Zmiany uchwały nr 12 na 102 2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Podpunkt 6. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla południowo-wschodniego regionu ulicy Modlińskiej w Jabłonnie. Podpunkt 7. Przyjęcia w imieniu gminy Jabłonna zmierzających do nabycia lokali komunalnych. Podpunkt 8. Nabycia na rzecz gminy Jabłonna prawa własności części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 94/5 położoną we wsi Janówek II. Podpunkt 9. Nabycia udziału w sprawie własności niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 349/14 położonej we wsi Chotomów. Podpunkt 10. Nabycia prawa własności niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 807/14 położonej we wsi Chotomów. Podpunkt 11. Nabycia prawa własności niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 301/8 położonej we wsi Chotomów. Podpunkt 12. Nabycia prawa własności niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 301/11 położonej we wsi Chotomów. Podpunkt 13. Udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Podpunkt 14. Powołania komisji skarg, wniosków i petycji. Punkt 6. Porządku obrad sprawozdania i informacje. I tutaj w pierwszym podpunkcie sprawozdanie wójta gminy o pracy w okresie między sesjami. I podpunkt 2. Sprawozdanie przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. Punkt 7. Interpelacje i zapytania radnych. Punkt 8. Wolne wnioski i informacje. I punkt 9. Zamknięcie sesji. I tutaj kieruję pytanie do państwa radnych i wszystkich obecnych. Czy ktoś chciałby wnieść jakieś uwagi bądź też korekty do porządku obrad? Proszę bardzo, pan wójt. Dzień dobry, szanowni państwo. Bardzo bym prosił o z porządku obrad o zdjęcie z punktu 5 podpunkt 4 uchwały, która była planowana, pomocy rzeczowej dla województwa. Dotyczyło to wyjaśnień z Regionalną Izbą Obrachunkową, jak i u nas wewnętrznie, że taka uchwała nie będzie konieczna. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze wnieść uwagi? Proszę bardzo, pan Witold Urbański. Wnioskuję o wniesienie do porządku obrad do punktu 5 podpunkt 15 projektu uchwały w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym części zabudowanej działki nr 1486/17 położonej przy ulicy Szarych Szeregów we wsi i gminie Jabłonna. To jest uchwała, która była już przedstawiana wcześniej na jednej z poprzednich sesji i po skierowaniu do Komisji Rozwoju, po dyskusjach i wyczerpujących analizach wnoszę o ponowne skierowanie projektu uchwały na dzisiejszą sesję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze wnieść jakieś uwagi bądź korekty do porządku obrad? Nie widzę. Zatem przechodzimy do głosowania wniosku pana wójta o zdjęcie z porządku obrad podpunktu 4 punktu 5 pomocy rzeczowej dla województwa. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku? Proszę podnieść rękę do góry.
Mamy 14 głosów za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba. I przechodzi. A, przepraszam bardzo. Tak, jednej osoby nie mamy. I przechodzimy do głosowania wniosku pana Witolda Urbańskiego o włączenie do porządku obrad w punkcie 15 uchwały w sprawie wynajmu na ulicy Szarych Szeregów. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku? 14 głosów za, tym samym nie było sprzeciwu. Dziękuję bardzo. Przechodzimy zatem do głosowania całego porządku obrad. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad z uwzględnieniem wniosków wcześniej przez państwa głosowanych? Proszę podnieść rękę do góry. Dziękuję bardzo. 14 głosów za. Przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. I tutaj tradycyjnie do Biura Rady nie wpłynęły uwagi dotyczące protokołów. Te projekty protokołów państwo mieliście rozesłane drogą mailową, ale dla porządku zapytam, czy ktoś chciałby jeszcze wnieść jakieś uwagi do tychże dokumentów. Nie widzę, zatem kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołów z poprzednich sesji? Proszę podnieść rękę do góry. 14 głosów za. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, przechodzimy do punktu czwartego i ten punkt ma brzmienie: jednostki pomocnicze gminy Jabłonna, informacja dotycząca wyborów sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2018-2023. Brzmi on dosyć oficjalnie, ale jest to dzisiaj czas, kiedy możemy zainaugurować pracę nowych sołtysów i podziękować za pracę państwu, którzy pełnili funkcję sołtysa w całej poprzedniej kadencji. Dlatego jeśli państwo pozwolicie, ja przejdę do mównicy, bo w zamiarach naszych jest to, żeby ta część sesji stała się już taką bardziej uroczystą. Także ja za chwilkę będę kontynuował. Raz, dwa. Tak. Zapraszam do siebie pana wójta. Panie wójcie, jeśli można. Drodzy państwo, rozpoczniemy od podziękowań. Podziękowań za tą wieloletnią pracę dla niektórych z państwa, którzy pełnili swoje obowiązki i funkcje czasami przez kilkanaście lat. Jednakże chcę wyczytać z listy wszystkich państwa sołtysów, którzy w poprzedniej kadencji mieli okazję współpracować z Urzędem Gminy i pracować na rzecz mieszkańców. I jednocześnie zaproszę państwa tutaj do nas, po to, żebyśmy mogli państwu wręczyć pamiątkowe i okolicznościowe upominki. Pani Teresa Mynarek, bardzo proszę. Pani Hanna Grzelak, sołtys w wsi Rajszew. Pani Agata Linder-Sokołowska, sołtys w wsi Jabłonna. Proszę bardzo tutaj. Pan Jan Michałowski, Wólka Górska. Pan Artur Oleksiak, wieś Chotomów. Pan Radomir Czałderna, Dąbrowa Chotomowska. Pan Ryszard Doktor, wieś Ściany, zapraszam. Pan Mirosław Podgródny, Janówek II. I pan Robert Liszewski, wieś Suchocin. Drodzy państwo, poza dwoma panami, jak sądzę, obowiązki zmusiły, że nie mogą uczestniczyć w tej sesji. To jest grupa ludzi, która naprawdę poświęcała się i poświęca w dalszym ciągu na korzyść społeczności naszych lokalnych. Są bardzo rozpoznawalni.
Przepraszam bardzo. Panie Bogdanie, zapraszam. Ja po prostu to pominąłem. Nie wiem, jak to się stało, więc wymienię raz jeszcze pan Bogdan Sztufarski. Proszę bardzo. Tak, taki mój lapsus. Ja oddam głos w tym momencie panu wójtowi. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, szanowni goście, no i nasi kochani sołtysi. Proszę państwa, funkcja sołtysa to gdzieś może w niektórych gminach, może gminach, które bliżej Warszawy, tak jak nasza, gdzieś starają się mieszkańcy, nawet częściowo nie wiedzą, że istnieje taka funkcja jak sołtys. Niemniej jednak w tych większych miejscowościach, niemniej jednak w naszej gminie podtrzymujemy te tradycje, bo to właśnie sołtys bezpośrednio z mieszkańcami danej wsi, danej miejscowości czy danego sołectwa już w tej chwili intensywnie pracuje z mieszkańcami i te bolączki, które dotykają mieszkańców gminy Jabłonna, a to dziura w drodze, a to coś się psuje, a to chodnik zapadnięty, te informacje przekazują bezpośrednio sołtysom, a sołtys potem nam, żeby nie czekać do zebrania wiejskiego w danym sołectwie. Chciałbym ze swojej strony bardzo państwu serdecznie podziękować i pozwólcie państwo, że odczytam przygotowane dla państwa życzenia od naszej całej społeczności gminnej, od państwa radnych, pan przewodniczący, który również jest podpisany. Szanowni państwo, w imieniu społeczności gminy Jabłonna serdecznie dziękujemy za pracę na rzecz sołectwa w kadencji 2014-2018. W ostatnich latach w sołectwie zaszło wiele pozytywnych zmian, które są państwa udziałem. Dziękujemy za obecność na posiedzeniach komisji i sesjach Rady Gminy Jabłonna, podczas których reprezentowali państwo mieszkańców danych miejscowości i sołectw. Na państwa ręce składamy również podziękowania dla Rady Sołeckiej pracującej na rzecz danej miejscowości przez ostatnie 4 lata. Szanowni państwo, pozwolicie, że jeszcze przeczytam, żeby też mieszkańcy wiedzieli, jeśli chodzi o Rady Sołeckie, kto w tych poprzednich kadencjach uczestniczył, żeby też ta pamięć o tych osobach, którzy się społecznie angażowali, bo to przecież praca, która jest tylko społeczna i zawsze wymaga takiego zaangażowania na rzecz mieszkańców. Pozwólcie państwo, że chociaż przeczytam imiona i nazwiska, żeby państwo też mieli świadomość. Przepraszam, nie przygotowaliśmy tego dokładnie, także za chwilkę jak wydrukujemy to przeczytam, bo mamy przygotowaną nową kadencję, to jeszcze do tego tematu wrócimy jak wydrukujemy. Serdecznie państwu dziękuję. Thank you.
Jak to się mówi, że wszystko co dobre, to się szybko kończy, ale w tym wypadku mam pewność, że będzie kontynuowane decyzją mieszkańców poszczególnych miejscowości. Zostali wybrani nowi przedstawiciele, nowi sołtysi oraz przedstawiciele rad sołeckich. Tym Państwu szczególnie gratuluję. Chciałbym Państwa także kolejno zaprosić po to, żebyśmy mogli Państwu wręczyć listy gratulacyjne i życzyć wszystkiego najlepszego na kolejne lata współpracy. Zapraszam sołtysa wsi Skierdy, panią Teresę Młynarek. To jest ten przykład kontynuacji. Bardzo proszę. Kolejna pani sołtys, która jest kolejną kadencję, pani Agata Linder-Sokołowska, sołtys wsi Jabłonna. Zapraszam. Zapraszam panią sołtys wsi Janówek II, panią Marię Kobyłecką. To bardzo proszę. Pani Agnieszka Liszkiewicz, sołtys wsi Suchocin. Pan Jan Michałowski, sołtys wsi Wólka Górska. Panie Janie, gratuluję ponownego wyboru. Pan Ryszard Doktor, sołtys wsi Trzciany. Panie Ryszardzie, zapraszamy. Pan Radomir Czałderna, sołtys wsi Dąbrowa Chotomowska. Pan Daniel Janczarek, sołtys wsi Włoża Wola. I kolejny nowy sołtys, pan Marek Sarnowski, sołtys wsi Rajszew. Zapraszam panie Marku. Pan Sylwester Machnio, nowy sołtys wsi Chotomów. Zapraszam. I tutaj na mapie naszych sołectw kompletna nowość. To jest nasze nowe sołectwo, o które które powoływaliśmy na przełomie roku. Pan Andrzej Dybowski, sołtys wsi Chotomów Północny. Pięknie wygląda cała plejada przedstawicieli tutaj lokalnych społeczności. Oddaję głos panu wójtowi, proszę. Szanowni Państwo,
Chciałbym Państwu życzyć takiej satysfakcji z tej pracy społecznej na rzecz mieszkańców naszych sołectw. Cieszę się niezmiernie, że udało się dokończyć dzięki Państwu, dzięki Państwa radnym, dzięki mieszkańcom udało się stworzyć nowe sołectwo, które rozszerza ten nasz wachlarz do 11 sołectw, a 10 miejscowości. Cały czas proszę o tym pamiętać, że Chotomów jest jeden, ale dwa sołectwa. Chciałbym Państwu życzyć wielu sukcesów i tej radości. Radości takiej z tej pełnionej funkcji, niepoddawania się, przyjmowania wszystkiego, bo mieszkańcy różne rzeczy zgłaszają, to trzeba to po prostu przyjąć i tego Państwu serdecznie życzę, zwłaszcza tym z Państwa, którzy po raz pierwszy tę funkcję pełnią. Serdecznie gratulujemy wyboru na sołtysa wsi i sołectwa. To będzie w innym przypadku, będzie sołectwo. Życzymy wielu sukcesów, satysfakcji spełnienia funkcji powierzonej przez mieszkańców sołectwa, owocnej współpracy z nową Radą Sołecką, Radą Gminy oraz Wójtem. Sołtys jest najbliżej mieszkańców, zna ich potrzeby, oczekiwania, problemy. Pełniąc tę funkcję, niech będą Państwo zawsze blisko nich. Wszystkiego dobrego i gratuluję. Drodzy Państwo, pozwolę sobie wraz z listem gratulacyjnym wręczyć takie to odznaki. Do funkcji sołtys to jest osoba, która jest bardzo blisko ludzi i często wszystkie problemy tych mieszkańców zna jak własne. A tutaj taki emblemat jak szeryfa, może tylko dlatego jeszcze, żeby podnieść rangę, proszę Państwa, jest służba. I to nie jakiś plastik. Proszę Państwa, to dwa słowa tu wyjaśnienia, bo ten projekt z tymi emblematami czy identyfikatorami sołtysów, sołectwa, no, rodził się dłuższy czas, bo prawie dwa lata i był z inicjatywy jednego z sołtysów i obecnego sołtysa wsi Trzciany, pana Ryszarda Doktora, który odnajdował i próbował odnaleźć i udało mu się skutecznie historyczne takie emblematy, które kiedyś sołtysom towarzyszyły w tej pełnionej funkcji. Niemniej jednak zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na użycie tego nie uzyskaliśmy, w związku z tym stworzyliśmy własny. Za co serdecznie myślę, że panu sołtysowi należą się brawa, że doprowadziliśmy ten projekt do końca. Thank you.
Proszę Państwa, jeszcze słowo dla nowych sołtysów od Pani Wiceprzewodniczącej Rady Gminy, Pani Anny Doktor. Proszę Państwa, chciałam Państwu bardzo serdecznie pogratulować i życzyć siły, wytrwałości i takiego samozaparcia, bo sołtys w dzisiejszych czasach jest bardzo mało doceniany, ale to jest piechur na pierwszej linii ognia. On jest najmniej doceniany, a najsurowiej oceniany. Gratuluję Państwu. To jeśli Państwo pozwolicie jeszcze, to w nowej kadencji odczytamy, żebyście Państwo wiedzieli. Myślę, że to też dobrze, żeby mieszkańcy wiedzieli w poszczególnych radach sołeckich, jakie są osoby, które się te społecznie w tych radach sołeckich angażują. Członkowie Rady Sołeckiej wsi Boża Wola. Pani Justyna Młynarek, pan Robert Tomaszewski, pan Eugeniusz Kozłowski, pan Ryszard Gałecki i pan Dariusz Sosiński. Sołectwo Dąbrowa Chotomowska. Członkowie Rady Sołeckiej to pan Leszek Moskal, pani Kinga Nowakowska, pani Magdalena Oleksiak, pan Krzysztof Postrożny i pan Marek Wojtachnia. Sołectwo wsi Chotomów. Pani Dorota Bajur, pani Agnieszka Marciniak, pani Renata Niemyjska, pani Teresa Rudnicka, pan Rafał Przemysław Skóra, pani Ewa Oleksiak i pani Danuta Zych. Sołectwo Chotomów Północny. Piotr Lucjan Knysak, pani Aneta Chlebowicz, pan Piotr Hryszkiewicz, pani Edyta Prusinowska, pan Piotr Ratyński, pani Krystyna Skierniewska, pan Grzegorz Skudzawski. Sołectwo wsi Jabłonna. Pan Jacek Komendarczyk, pani Bogusława Kukla, pani Jolanta Nowosińska, pani Bożena Anna Skrzecz, pan Adam Skrzypkowski, pan Karol Krzysztof Urbaniak, pani Iwona Wołoch. Sołectwo wsi Janówek II. Pani Agnieszka Małkiewicz, pani Aneta Sobolewska, pan Andrzej Szczodrowski, pan Michał Waliszkiewicz. Sołectwo wsi Rajszew. Pan Tomasz Paciorek, pani Anna Puźniecka, pan Robert Sawicki, pan Wojciech Świdrowski, pan Krzysztof Wielądek. Sołectwo wsi Skierdy. Pani Bożena Czupryniak, pani Marika Maj, pani Elżbieta Młynarek, pani Małgorzata Poljanowska, pani Katarzyna Pysiewicz. Sołectwo wsi Suchocin. Pan Łukasz Gromadka, pan Andrzej Liśkiewicz, pani Iwona Liwska, pan Mariusz Turczyński. Sołectwo wsi Trzciany. Pan Bogusław Łężniak, pani Joanna Sapiejewska, pani Beata Rasińska. I sołectwo wsi Wólka Górska, pan Andrzej Smoliński. Ogromne brawa również dla tych członków rad sołeckich, którzy naprawdę społecznie w tych wszystkich wsiach się udzielają. Proszę Państwa, ja bym tylko jeszcze chciała tutaj dopełnić słowa na temat odznak, które Państwo sołtysi dostali u nas w naszej gminie jako pierwsi w całym powiecie. Intencją mojego męża w poszukiwaniach tej oznaki było przywrócenie, ja przepraszam, no dla mnie to jest tak emocjonujące. Chwileczkę, jak mi się przestanie głos łamać, dobra? Tak, przeszkolenie, oddech. To było przywrócenie pamięci odzyskania niepodległości w 2018 roku. W 1918 roku, kiedy powstawaliśmy jako naród, jako państwo z popiołów, została podjęta taka ustawa o ujednoliceniu i wtedy jedna z rodzin w Warszawie, która zajmowała się, było takie wyznaczanie pewnych symboli,
żeby trzy zabory odrębne połączyć w jedno. To dzisiaj nie jest, wiemy, że łatwo w tych podziałach, a wyobraźmy sobie, co było 100 lat temu, kiedy to były różne kulturowo i zamożnościowo i to trzeba było wszystko wyrównać. I wtedy została podjęta ustawa o ujednoliceniu takich symboli narodowych i jako jeden z pierwszych łącznie, prawda, została ustanowiona oznaka dla sołtysów w całej II Rzeczpospolitej. I to było intencją, żeby wskazać, jak niezmiernie ważna i istotna jest funkcja sołtysa. Także nie udało się, bo mieliśmy taki zamiar, żeby rodzina, która przeszła tragiczne losy po wojnie, kiedy odebrano im cały majątek, ich odlewu była syrenka, wiele pomników w kraju, które zostały odlewane, były właśnie przez tą rodzinę odlewane dla całej Rzeczpospolitej. I ta rodzina po wielu perypetiach, kiedy odebrano im cały majątek, dzisiaj w Warszawie mają taką siedzibę, mają takie studio, gdzie mają oryginalne matryce tamtej oznaki i rozmawialiśmy z nimi. Oni by bardzo chętnie przyjechali i opowiedzieli o tym. No ale muszę Państwu powiedzieć, że jestem dumna i za to bardzo serdecznie dziękuję Panu Wójtowi, bo jako jedyny w całym naszym powiecie podjął się tego zadania. A propozycję złożyliśmy dla całego powiatu, żeby ta oznaka była stworzona dla wszystkich sołtysów w powiecie legionowskim. I dziękuję bardzo serdecznie, panie wójcie, że pan się tego podjął. Pozwólcie państwo, że podziękuję panu wójtowi, panu przewodniczącemu, wszystkim państwu radnym, wszystkim obecnym pracownikom Urzędu Gminy za podziękowania za minioną kadencję, za docenienie pracy sołtysa. Także serdeczne dzięki. Również podziękowania za przyjęcie, za gratulacje. No, praca sołtysa, jak to już nie będę powtarzał, jak pan wójt, pan przewodniczący powiedział, pani wiceprzewodnicząca, jest to praca szczególna, jest to pierwsza linia. No, podziękowania serdeczne za to, że ta nasza praca została doceniona, zauważona chociażby tutaj właśnie odznakami, oznaczeniami. Na pewno podnosi to rangę. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy. No i mam nadzieję, że nie zabraknie nam siły, mówię w imieniu tutaj państwa sołtysów, do dalszej pracy wspólnie razem z urzędem, ze wszystkimi, dla dobra wszystkich mieszkańców. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu bardzo. Zapraszam do stołu. No i cóż, do wspólnego zdjęcia jeszcze to proszę. Panie Andrzeju, jeszcze. No tak scenariusz zakłada zrobienie wspólnego zdjęcia. Proszę państwa, to jest jedyna w swoim rodzaju okazja, żeby do zdjęcia także przystąpić z radnymi. Zapraszam państwa radnych. To jest nasza wspólnota samorządowa i będzie naprawdę miło, żebyśmy się to zrobili. Oczywiście, że się zmieścimy, mamy całą scenę.
Ogłaszam 5 minut przerwy. Thank you.